tak to mianowicie działa. Ze studni rurką taką, tą rurką pobiera wodę, idzie do bańki, z bańki poprzez drugi kran ścieka podciśnieniowo. Można zobaczyć, że jak była napompowana bańka do pełna, w pewnym momencie zrobiło się podciśnienie, jednocześnie pobierając ze studni tą wodę. Nie wiem nawet do jakiej głębokości to by działało, ale w każdym razie działa. Można, jest taka możliwość, jeżeli nie mamy prądu, albo po prostu coś nam za... No, akurat bez prądu, nie? I w ten sposób można to wyciągnąć, tą wodę ze studni. Oczywiście to będzie powoli szło, bo musi być, nie może być, nie mogą być takie same otwory. Mianowicie ze studni musi być większa rurka, a spływ musi być cięższy. Pod tym względem, żeby to powoli ściekało, a nie zaciągało z powrotem powietrza. I tak to w ten sposób działa. No i spróbujemy teraz ten patent. Wziąłem, tutaj mamy rurkę, która ma ponad 3 metry długości. Jak widać, nie wiem czy będziecie widzieć, no lustro wody będzie widać, chyba mi się wydaje. Ona jest około 2,5 metra, no 2 metry powiedzmy, od tej rurki. No i teraz dałem tu kawałek węża, żeby to dalej kurde wyciągnęło, tak jak widać. Akurat tędy będzie lecieć, powinno lecieć. Sprawdzimy, czy się uda. Odkręcamy. Jeden zawór, odkręcamy. Drugi zawór. Ten może przykręcimy na razie, niech się stworzy podciśnienie. Na chwilę. Coś tam słychać. Zobaczmy. Może na razie odkręcę. Odciągnę ten wąż. No idzie dosyć dobrze, mocno. No tutaj coś się pojawiło, delikatnie. Powoli ta woda ścieka. Ona dosyć sporo ma do przejścia do tego. A tak samo jest gdzie niegdzie ten wąż załamany. Sprawdźmy. Tutaj nie widać, nie widać. Tutaj troszkę, ale już coś tam zaraz będzie ciepło. Zobaczmy, co się dzieje. No już widać po bańce, że trochę podciśnienie się zrobiło. Jeżeli się rozchodzi o tamtą rurę, tamtą studnię, jak już wypompowało trochę tej wody, to odkręcając, zakręciłem oba zawory, odkręcając ten korek, sprawdziłem, że wody było gdzieś tak 2/3, a resztę było podciśnienie. Ale widać, że to chyba działa. Temu to chcę zrobić, żeby na, bo to już jest, przychodzi, zaraz będzie, mogą być przymrozki, a w międzyczasie
A w międzyczasie po prostu tą pompę zabiorę do garażu. Żona przyjedzie, naleje wody, odkręci zawory i niech sobie ta woda ścieka. Zaraz zobaczymy, może spróbujmy ten wąż trochę podciągnąć. Tutaj. Zobaczmy, co to da. No, tam już się znowu załamało. Wiadomo, że te węże nie mogą być do tego pod tym względem, że musi być podciśnienie, musi być to rurka. Najlepiej by była rurka, a nie wąż. Bo wąż się spłaszczy, gdzieś tam zablokuje. A no i wiadomo, że tutaj musi być wszystko szczelne. Zaraz wam pokażę. Na razie się muszę wyłączyć, bo u nas tutaj drogę robią. A akurat idzie do mnie człowiek. Na razie. No tu musiałem zrobić małą poprawkę. Po prostu ten wąż poprowadziłem tam dookoła budynku. Dookoła budynku na... Tutaj jest wypust. Tam gdzie jest ta biała rurka, żebyśmy widzieli. Sprawdźmy jedną rzecz. Są oba zabory pozakręcane. Podkręcamy korek. No i tutaj, tak szczerze mówiąc, no tak jak mówię, jedna trzecia wody popłynęła i później zaczęło ciągnąć wodę ze studni. Dobra, teraz tak, znowu zrobię taki pad, jeszcze raz to wam pokażę. Telefonem muszę to robić, ale zaraz naleję po prostu wody do pełna, pokażę wam i jak to działa i to by było na ten moment na tyle. Dobra, to już mamy, tak jak widać, pod sam korek. Zakręcamy dosyć mocno, szczelnie. Ta uszczelka, co najważniejsze, żeby było to mocna. Odkręcamy. Tak jak mówiłem, położyłem po prostu ten wąż po samej ziemi. Jak najdalej posprawdzałem, żeby nie był za bardzo załamany. Ale gdzieś się, jak to zimny wąż. A dzisiaj mamy 7 stopni, nawet nie całe, patrzyłem na termometrze. Tak jak mówiłem, że jest dookoła tego budynku, odkręcamy. Nie wiem, czy słyszeliście. Mam nadzieję, że słyszeliście. Zaczęło po prostu podciągać tej wody. Już widać po bańce, że już trochę się zrobiła podciśnienie. Odkręcam drugi. Słyszycie? Jak woda idzie? No i tak. Teraz widać po bańce, że ona jest wklęsła, podciśnienie się tam tworzy i wyciąga tą wodę. I w ten sposób można zrobić po prostu bez prądu, wyciągnąć sobie ze studni czy skądś tam tą wodę, żeby... No bez prądu, jak nie mamy tego prądu, nie? Co najlepsze jest to, że prosty patent, gdzieś to zobaczyłem na internecie podobne, coś podobnego. Nie akurat takie, tylko coś podobnego. A idziemy tam do tego węża.
No tutaj mamy ten wąż, kawałek założyłem rurki, widać, spokojnie sobie leci. Tak jak widać, o, jak się tworzy podciśnienie. Teraz tak, jak jeszcze raz jak robimy. W najwyższym punkcie wywiercamy otwór. Musi być szczelnie zawór. No, nie musi być koniecznie to zawór, ale najlepiej jakby byłby tutaj zawór, nie? Rurka do lustra wody, tam gdzie głębiej mamy, ze studni, czy skądś, czy ze stawu, czy jak wolicie. Druga strona. Też wywiercamy otwór, zawór. No i czy wężami, czy rurką wyciągamy tam, gdzie nam pasuje. Napełniamy do pełna bańkę. I jak napełnimy tą bańkę, szczelnie zakręcamy, odkręcamy zawory, jeden i drugi, i ta woda, tak jak widać, sobie leci. Powoli to powoli, ale spokojnie daje radę. Co do bańki. Bańka nie musi być to koniecznie bańka, może być rura PCV, tylko to musi być to wszystko szczelnie zrobione i coś w tym rodzaju, żeby te za bardzo nie zgniotło. Jeżeli się rozchodzi o bańkę, to bańka musi być z grubego plastiku, nie może być cienki ten, bo po prostu ją zgniecie jak puszkę, nie? Co na działce się dzieje? Tak jak mówiłem wcześniej, zaczęli nam tu robić tą drogę. Wczoraj jak przyjechałem, aż się, mówię, kurde, wystraszyłem, bo podnieśli tego kruszywa, nasypali prawie 20 cm. Ale pojeździli widocznie balcami i to wszystko siadło. Nie wiem, czy oni będą dalej tutaj też robić, czy nie. Czy tylko tam się zakończy. Zobaczymy, jak oni to zrobią. No i tak jak mówiłem, no, dobrze podniosłem o te parę bloczki. O te parę bloczki te fundamenty. No, po prostu bym miał za nisko. Jest jeszcze mianowicie taka prośba, nie tylko moja, ale bo dostałem wiadomość od kolegi, dobrego kolegi, który no nieszczęśliwie się trafiło, że jego córka miała wypadek i prosił mnie po prostu o modlitwę. Ale moim zdaniem zrobię trochę coś więcej, może mi się uda. Na Facebooku też dałem linki, znaczy link do pomocy, bo o co się rozchodzi? Rozchodzi się o to, że dziewczyna miała ze swoim chłopakiem nieszczęśliwy wypadek. Chłopak 20 lat zmarł, dziewczyna 18 lat, jest w stanie krytycznym. Kolega, znaczy z tym kolegą kiedyś pracowałem w Belgii. No i co, mianowicie prosi o pomoc. No znaczy z mojej strony to jest taka do was. Jeżeli ktoś może, linka do pomocy dam niżej w opisie. Jeżeli ktoś tam może nawet tą symboliczną złotówką wspomóc tą dziewczynę, bo dziewczyna, poczytacie sobie, jaki ten wypadek był, no jest ten krytyczny jej. Ma złamaną podstawę czaszki, tam kręgi. Prawdopodobnie jest śpiące. No chłopak nie żyje, szkoda. Młodzi ludzie.
z tym kolegą, kolega też nigdy nie był nikomu obojętny, zawsze w taki czy w inny sposób, zawsze innym pomagał. No i też myślę, że ta jego pomoc przydała się w tym wypadku też trzeba i jemu pomóc, nie? Wiadomo, jak to każdy rodzic dba o swoje dzieci i tak dalej, radzi, robi co może. Co tu jeszcze? No, jak możecie, wpłaccie chociaż symboliczną jakieś tam pieniądze, kto ile może, nawet każdy grosz, bo to w tym wypadku, co to będzie, to podejrzewam, no, rehabilitacja będzie bardzo długa i kosztowna. Wypadek miał taki, że nie wiadomo, co się stało, czy chłopak zasnął za kierownicą, uderzył na czołówkę z ciężarówką. Jak oglądałem zdjęcia, to normalnie byłem w szoku, że ta dziewczyna, że w ogóle dziewczyna jeszcze wyszła z tego, jeszcze żyje, nie? No, w każdym bądź razie, tak jak mówię, kolega nie jednej osobie starał się pomóc w taki czy w inny sposób. No i ta dobroć, myślę, że powinna wrócić też do niego. No, przynajmniej w największej potrzebie, jakiej jest, nie? Dobra, to na tyle. Co do tej pompy, tak zwana, to znaczy, to ja to nazywam pompa próżniowa do wyciągania wody bez prądu. Może tak nazwijmy ten odcinek. Ja zrobię kilka, jakieś tam zdjęcie do miniaturki. To na tyle. Oglądajcie inne nasze filmy. Jeszcze nie mam. Nie wyliczyłem do końca, bo po prostu nie mam na to czasu, tych fundamentów, ale postaram się to jak najszybciej wam wyliczyć. No, w każdym razie, tak jak mówiłem wcześniej, ta budowa zostaje do wiosny. Tak zostawiam. Ubiło się po dosyć sporo, bo około 2 cm miejscami. Po prostu woda swoje robi. Gdzieś tam to zamula, gdzie nie gdzie, przy ścianach, przy tym, gdzie chłopaki tam, tak jak prosiłem, żeby za bardzo przy ścianach, kurde, za gęszczarką tą nie jeździli, żeby tej izolacji nie zerwać. No i tam przy ścianach przeważnie ta woda to zamula. To na tyle. Tak jak mówiłem, oglądajcie nasze filmy, inne. Mamy jeszcze inne fajne patenty. Będziemy robić, tylko po prostu na to brakuje czasu, nie? Dosyć ciekawe, dosyć proste. Tak jak, dajmy na to, z prowadzeniem pilota do peszla, w którym nie ma, żeby przyciągnąć kawałek, jakiś tam dłuższy, dłużej kabel. Dłuższy kabel. Dobra, to na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Subskrybujcie ten kanał. Łapka w górę, jak ktoś może. Jak chcecie, jak wam się podoba, oczywiście. Albo w dół. No i jakieś tam komentarze. W wolnej chwili zawsze odpisuję. Wcześniej czy później. No, staram się jak najszybciej to odpisywać, jak tylko odczytam, oczywiście, ale też nie zawsze mam czas do zaglądania do tego YouTube'a. Dobra, to na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do następnego odcinka.